Chciałbym poprosić wszystkich z Państwa o wyrozumiałość, że w moich wyrażanych poglądach będę starał się brać odpowiedzialność za każde słowo. Przepraszam najmocniej, bo się troszkę już zdążyłem pogubić ze względu na ilość zadanych pytań co do poziomu rezerw. No, rzeczywiście na ten temat różnie się, często się dyskutowało. Rezerwy walutowe i rewaluacyjne są ważnym elementem w Narodowym Banku Polskim. Liczby tutaj, które wymieniam, mogę wymieniać nie do końca precyzyjnie, ale tutaj 61 miliardów jest bardzo zbliżoną kwotą, o której tutaj mowa. Jest dosyć, przepraszam, milionów. Grant NBP, tak? Przepraszam najmocniej, trochę szybko notowałem, miałem problem z odczytaniem własnego tekstu. Idę z góry z nakreślonym planem, co będę zrobił, z kim będę współpracował, z kim będę i kto będzie gdzie, jaką Narodowy Bank Polski i w jaki sposób Narodowy Bank Polski reprezentował. Było poszukiwanie listy, ponieważ akurat nazwiska, zapamiętywanie nazwisk nie należy do mojej mocnej strony. Władzę w Fedzie, stery Fedu przejął pan Ben Bernanke, przepraszam, jeżeli przekręcam nazwisko w wymowie, Europejskim Banku Centralnym kieruje Wiesenberg i Międzynarodowym Funduszem Walutowym Rodrigo de Raso, Bank Światowy Wolfowitz na tym. To są informacje, które może pani znaleźć w internecie. Nie chcę wypaść nie tylko w państwa oczach, ale w oczach rynków finansowych i w oczach moich przyszłych potencjalnych współpracowników jako osoba niepoważna. Zgadzam się, że sytuacja w tej chwili, jeżeli popatrzymy sobie na M1, M2, M3, prawda, około, jeśli chodzi o w sumie w tej chwili instrument M3, który się składa właśnie z sumy podaży pieniądza na poziomie M1, czyli gotówka w obiegu, jest to około w tej chwili, przepraszam, nie mam ściągawki przed oczyma, ale to jest około 60 miliardów złotych. To chyba, przepraszam, wszystko, co udało mi się zanotować. Dziękuję bardzo. Kandydatura pana Sławomira Skrzypka na prezesa Narodowego Banku Polskiego została zaopiniowana pozytywnie.